Powiatowy sztab zarządzania kryzysowego jest w stałym kontakcie z burmistrzami i wójtami poszczególnych gmin, dzięki czemu wypracowany jest szereg wspólnych rozwiązań. Razem z wójtami, burmistrzami gminy Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Wartno spotykamy się, bądź też jesteśmy raz w tygodniu w kontakcie, ażeby te wszystkie elementy, jak kwarantanny, jak koordynację działań pomiędzy sanepidem a policją, między policją a strażą pożarną i we wszystkich aspektach, żeby móc to wszystko zapewnić, tak ażeby tak naprawdę się przygotować. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju starosta policki Andrzej Bednarek apeluje do mieszkańców powiatu polickiego o stosowanie się do wydawanych zaleceń. Bardzo was proszę, właśnie teraz, kiedy słońce świeci, właśnie teraz, kiedy udało nam się od 2 do 3 tygodni zachowywać bezpiecznie, znajdźcie w sobie pokład właśnie tej odpowiedzialności, bo ten najtrudniejszy moment tak naprawdę jest przed nami. To właśnie teraz jest najistotniejsze, żebyśmy jeszcze bardziej rygorystycznie przestrzegali tych wszystkich zasad, o których wszędzie słychać, ale też, żebyśmy 3 tygodnie cierpliwie, licząc na to, że efekt tego dla nas wszystkich będzie korzystny, wytrzymali w swoich domach i zminimalizowali ryzyko zakażenia. Podejmowany jest również szereg działań z wojewodą zachodniopomorskim, mających na celu przygotowanie się na różne scenariusze walki z koronawirusem. Między innymi przygotowanie i doposażenie polickiego szpitala. Pozostańcie w domach, wytrzymajmy ten trudny czas, dzwońmy do siebie, komunikujmy się, spędźmy go razem, ale zminimalizujmy ryzyko zarażenia, tak ażebyśmy wszyscy sobie mogli pomóc. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje szereg świadczeń na rzecz mieszkańców. W czasie trwającej pandemii do głównych zadań należy przede wszystkim pomoc osobom objętym kwarantanną i wsparcie psychologiczne. Dodatkowych zadań, które podejmujemy w czasie epidemii, to pomoc osobom, które są w kwarantannie w robieniu zakupów. Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wyłączyło bezpośrednią obsługę klienta. Robimy więcej działań przez telefon i inne środki komunikacji z naszymi rodzinami zastępczymi. Jesteśmy w stałym kontakcie z domami samotnej matki, którymi też się zajmujemy i jakby kontrolujemy je. Z tymi ośrodkami jesteśmy cały czas w kontakcie telefonicznym. Jest to kontakt codzienny, gdzie pytamy o potrzeby materialne, bytowe. Skorzystać można z całodobowej interwencji kryzysowej, dzwoniąc na numer telefonu 603 083 020 lub drogą mailową interwencja@pcpr.police.pl. Starostwo Powiatowe w Policach rozpoznało potrzeby placówek, które prowadzą wsparcie dla osób bezdomnych. W ramach które chcemy udzielać wszystkim placówkom, które znajdują się na terenie powiatu polickiego, również w Policach i w innych miejscowościach naszego powiatu, zrobiliśmy rozpoznanie potrzeb placówek, na przykład dla bezdomnych czy dla matek samotnych z dziećmi, i otrzymaliśmy informację zwrotną, że istnieje takie zapotrzebowanie na środki czystości. I te środki placówkom dostarczymy. Zamknięte szkoły i brak zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych nie oznacza, że zawieszona została edukacja dzieci i młodzieży. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązkiem szkół jest prowadzenie zdalnego nauczania. Wszystkie placówki powiatu polickiego już w tej chwili są dobrze przygotowane do sytuacji, którą mamy w naszym kraju. Przygotowały rady pedagogiczne wspólnie z dyrektorami sposoby na to, żeby odbywały się zajęcia dydaktyczne w sposób zdalny. Te sposoby zależą od tego, jaki jest kontakt dzieci ze szkołą, rodziców ze szkołą i samych nauczycieli. Więc zajęcia realizowane są w różnych formach i przez bezpłatne platformy, które łączą nauczycieli z uczniami, i przez kontakt mailowy, a także przez wszystkie możliwe i dostępne komunikatory. Zajęcia, o ile system na to pozwala, są prowadzone według specjalnego planu lekcji, który został przygotowany na ten czas. Nauczyciele mogą korzystać z różnych dostępnych platform edukacyjnych, uwzględniając przy tym możliwości uczniów w tym zakresie. Nauczyciele mają różne możliwości, mogą korzystać z różnych technik i z różnych metod przekazywania uczniom wiedzy na odległość. Mają się kierować przy tym oczywiście swoimi umiejętnościami, możliwościami technicznymi oraz przede wszystkim możliwościami technicznymi uczniów i ich umiejętnościami.
Nieco inaczej wygląda nauka w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Policach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Podobnie poradnia psychologiczno-pedagogiczna również uruchomiła konsultacje dla rodziców, a nawet zajęcia, jeżeli rodzice pozwalają na to i są w stanie opiekować się dziećmi, to te zajęcia również się odbywają w sposób zdalny. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży pracuje od samego początku, to znaczy od 12 marca, w zamkniętej przestrzeni, to jest w internacie i w szkole. I zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się od początku bez żadnych zakłóceń. Beata Chmielewska zaapelowała do uczniów o pozostanie w domach i skorzystanie z udostępnionych form edukacji. Prosimy wszystkich uczniów i ich rodziców o zachowanie spokoju i o to, żeby korzystali z tych możliwości, które szkoły i placówki im oferują i żeby nie narażali swojego zdrowia. Nastąpiły ostatnio bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu starostwa powiatowego w Policach. Starosta Policki, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie tak mieszkańców powiatu, jak i pracowników urzędu, ograniczył stosownym zarządzeniem do odwołania wykonywanie niektórych zadań publicznych. To ograniczenie polega przede wszystkim na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów oraz zamknięciu filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Urzędu zlokalizowanej w Przesławiu. Ograniczenie to nie dotyczy zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz innych zadań wykonywanych na rzecz obywateli lub innych podmiotów w ich pilnych i terminowych sprawach pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia konieczności osobistej wizyty, przy czym w przypadku spraw wymagających wniesienia opłat będą one przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej. W okresie tego ograniczenia prowadzona jest pośrednia obsługa interesantów, polegająca na kontaktowaniu się drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP lub tradycyjną korespondencją pocztową. Przypominamy, że dane niezbędne do kontaktu z pracownikami urzędu znajdziecie Państwo na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach jako jedna z pierwszych jednostek Państwowej Straży Pożarnej brała udział w działaniach związanych z koronawirusem. Już na samym początku marca mieliśmy zdarzenie związane z kwarantanną w dwóch internatach na terenie miasta Police. Od 10 marca strażacy rozpoczęli działania związane z zabezpieczeniem granic wewnętrznych państwa, polegające na pomiarach temperatury pasażerów autokarów i busów przekraczających granicę w punktach kontroli sanitarnej. Od 14 marca doszło do całkowitego zamknięcia granic naszego kraju. To jakby wymagało od nas kolejnych działań związanych z szeroko pojętą logistyką, przygotowaniem punktów sanitarnych, punktów kontrolnych, zamknięciem granic państwa i prowadzimy właściwie te działania do dnia dzisiejszego. Strażacy pomagają również osobom objętym kwarantanną, wspierając tym samym działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Dostarczamy im posiłki, pytamy co jest im potrzebne do normalnego w miarę funkcjonowania. Oczywiście jesteśmy przygotowani na kolejne wyzwania. Państwowa Straż Pożarna zawsze była szkolona do ekstremalnych sytuacji i tutaj doskonale wiemy, że te działania, jakie wykonujemy, mogą być bardziej intensywne. Jesteśmy do tego przygotowani, posiadamy stosowne procedury. Komenda Powiatowa Policji w Policach otrzymuje z sanepidu informacje o osobach objętych kwarantanną. Następnie pod wskazany adres wysyłany jest patrol policji, który ma za zadanie sprawdzić, czy osoby te przestrzegają kwarantanny. Takie kontrole odbywają się raz na dobę. Policjanci dzwonią do danej osoby na numer telefonu i proszą o podejście do okna. Osoby stosują się do przyjętych zasad. Na chwilę obecną są tylko 3 przypadki osób, które nie stosują się do kwarantanny na terenie naszego powiatu. O przypadkach złamania kwarantanny policjanci informują służby sanitarne, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Wobec takich nieodpowiedzialnych osób policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające w związku z wykroczeniem z artykułu 116 Kodeksu Wykroczeń. Wobec tych osób zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.
Z kolei osoba, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem i która oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z artykułu 161 Kodeksu Karnego, czyli za przestępstwo, i za to grozi kara do roku pozbawienia wolności. Obecnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży przebywa prawie 50 chłopców, którzy uczestniczą w regularnych zajęciach lekcyjnych, a oprócz tego w czasie wolnym biorą udział w różnych formach wsparcia w ramach dwóch projektów. Szeroka oferta zajęć jest realizowana dzięki uzyskanemu przez powiat policki dofinansowaniu w łącznej wysokości prawie 14 milionów złotych na realizację dwóch projektów edukacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jeden z projektów, projekt 8.3, realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczy rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkoły podstawowej. W ramach tego projektu chłopcy uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z języków obcych, matematyki, języka polskiego, jak również rozwijają swoje talenty, pasje artystyczne i spędzają wspólnie wolny czas, uczestnicząc w różnego typu warsztatach. Drugi projekt jest dedykowany uczniom szkoły branżowej pierwszego stopnia, która funkcjonuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. W ramach projektu 8.6 realizowane są szkolenia i staże zawodowe w 9 różnych branżach dostosowanych do zainteresowań wychowanków. A więc patrzymy, jakie są te zainteresowania, uzdolnienia poszczególnych chłopców i kierujemy ich na takie kursy, które odpowiadają na ich potrzeby i uzdolnienia.